Witam Państwa serdecznie w czwartek 3 września ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach pokażemy sceny rodem z filmu akcji, które miały miejsce na śluzie w Rudzińcu. Przypomnimy o nadchodzącym Silesia Hip Hop Festiwalu. Poinformujemy też o sukcesie pływaków Migu Gliwice. Tomasz Czoik, zapraszam. Jutro w Biblioforum odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Czytanie Umysłu. Są to bezpłatne warsztaty i wykłady z dziedziny psychologii, logopedii i pedagogiki prowadzone przez zaproszonych ekspertów. Zajęcia zostaną podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej przedstawiony zostanie prawidłowy rozwój wymowy dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie są najczęstsze wady wymowy i jakie czynniki mogą je wywołać. Z kolei w części praktycznej zaprezentowane zostaną gry i zabawy, które wspomagają rozwój mowy i pomagają zwalczać jej zaburzenia. W piątek i sobotę odbędzie się druga edycja Silesia Hip Hop Festival. W Starej Fabryce Drutu wystąpią reprezentanci Śląska i Zagłębia oraz kilku czołowych zawodników polskiej sceny rapowej. Pierwszy dzień festiwalu upłynie pod znakiem warsztatów muzycznych z beatboxu i DJingu. Na piątek zaplanowano również pokaz filmu. W sobotę zaś na scenie zobaczymy takich artystów jak Pocahontas, Dwa Sławy, Kękę czy Sztiger Bonko. Imprezę poprowadzą Skorup i DJ Hopbeat. Nieopodal Gliwic, na śluzie Rudziniec, można dziś było zaobserwować sceny niczym z kina akcji. Karabiny, zakładnicy, płetwonurkowie i efektowne wybuchy. Uspokajamy od razu, że była to część scenariusza ćwiczeń, w których udział wzięli antyterroryści z Katowic, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Gliwicka Grupa Szybkiego Reagowania i gospodarze obiektu, czyli pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Działania w terenie pozwalają policyjnym antyterrorystom przećwiczyć, przetrenować sytuacje kryzysowe. Taka sytuacja tutaj była symulowana, czyli atak dwóch terrorystów na załogę śluzy Rudziniec. Tutaj scenariusz przewidywał, że terroryści zajmą obiekt, nie będą wysyłać żadnych żądań, natomiast będą zdeterminowani, dlatego też policja musiała użyć dosyć drastycznych środków w celu obezwładnienia tychże napastników. Coraz głośniej, intensywniej również opinia publiczna mówi o fali uchodźców, która zalewa całą Europę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak te okoliczności wpłyną tutaj na nasz region, a doskonale wiemy, że obiekty hydrotechniczne pełnią strategiczne znaczenie. Czy to w wypadku na przykład przemysłu energetycznego, czy dostarczając wodę pitną, czy pełniąc inne funkcje. Obiekt hydrotechniczny, na którym w dniu dzisiejszym mieli okazję ćwiczyć specjaliści, jest obiektem specyficznym, ponieważ pełni nie tylko ważne role transportowe czy turystyczne, ale również w tym wypadku myślę, że przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową. Ja jestem operator jazu i śluzy, to znaczy się śluzowaniem i utrzymanie obiektu w jak żeby porządek był po prostu, nie utrzymać ten obiekt. Konserwacja, koszenie, takie coś, malowanie. Jakie miał Pan dzisiaj zadanie do wykonania? Jak się Pan miał zachować według scenariusza? I jak się Pan zachował? No, miałem być tylko zakładnikiem, nic więcej. No i mieliśmy być wyprowadzeni i to było nasze zadanie, nic więcej. Siedzieć w budynku i czekać. Jak Pan to ocenia ze swojej perspektywy, te ćwiczenia? Czy to jest potrzebne? No, wydaje mi się, że tak. Wiadomo, jakie czasy teraz są i jak najbardziej mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Zakładając, że rzeczywiście mielibyśmy taką trudną sytuację i nasz obiekt padłby ofiarą takiego ataku, stałby się ofiarą takiego ataku, zostałby zdetonowany bądź w inny sposób uszkodzony, wówczas przede wszystkim tracimy tą zdolność prowadzenia tych wezbraniowych wód, a gdyby takie zdarzenie miało miejsce już w sytuacji powodziowej, wtedy mamy do czynienia z bardzo dużym zagrożeniem, z dużym niebezpieczeństwem i również dużym nieszczęściem. Użycie płetwonurków poskutkowało tym, że zatrzymano, obezwładniono obu przestępców. Użyto również snajpera, który obezwładnił jednego z agresorów. Było dużo huku, strzałów, ale przede wszystkim przetrenowanie sprzętu płetwonurków oraz synchronizowanie służb poszczególnych w tych oddziałach antyterrorystycznych.
to po prostu pozwala nam w przyszłości mieć doświadczenie. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę prognoza pogody na piątek. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. W nadchodzący weekend rozpoczną się 16. amatorskie mistrzostwa Gliwic w tenisie o Puchar Prezydenta Miasta. Impreza rozegrana zostanie na kortach przy ulicy Kosynierów. O szczegółach Marzena Sosnowska, rzecznik Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, jednego z organizatorów wydarzenia. Liczymy, że w tym roku pojawi się więcej uczestników niż we wcześniejszych latach, ale poprzeczka jest wysoko ustawiona, ponieważ rok temu wystartowało 160 mieszkańców Gliwic i powiatu. Ile impreza potrwa? Startujemy już w sobotę, 5. Finały planujemy na 19. Wtedy też uroczysta gala z wręczeniem nagród dla najlepszych. Mamy nadzieję, że nie pokrzyżuje nam planów pogoda, ponieważ jeżeli jesień okaże się deszczowa, wtedy będziemy musieli zastanawiać się nad tym, jak rozplanować gry. Jakie nagrody są przewidziane dla najlepszych? Atrakcyjne na pewno dla tenisistów, ponieważ będzie to między innymi sprzęt właśnie do gry w tenisa. Na jakie kategorie gracze zostaną podzieleni? Kategorii jest kilkanaście, a każda z nich dodatkowo podzielona jest na grupy wiekowe. To zarówno gry singlowe, jak i deble i mixty. Zapisy na mistrzostwa trwają do piątku, do godziny 19. Aby wziąć udział w imprezie, trzeba osobiście wpisać się na listę uczestników dostępną na miejscu rozgrywek. Patronat medialny nad turniejem sprawuje Telewizja Imperium. Ogromny sukces zawodników MIG-u Gliwice na Mistrzostwach Świata Niesłyszących w pływaniu, które zakończyły się w San Antonio. Wszystkie 10 medali dla reprezentacji Polski zdobyli właśnie gliwiczanie. 2 złote krążki wywalczył Artur Piuro, po srebrnym i 2 brązowych Juliusz Sawka i Konrad Powroźnik. Ponadto cała trójka zdobyła 2 srebrne medale w sztafetach 4x100 metrów i 4x200 metrów stylem dowolnym. Gratulujemy!